Witam w kolejnym programie. Dzisiaj spróbujemy się zmierzyć z naprawdę godnym przeciwnikiem. Naszym poszukiwanym będzie Sum. W tym celu zaprosiłem do programu mojego przyjaciela Krzyśka, witam, który ma już niejednego wąsatego na swoim koncie. Ruszajmy. Łowienie jest przede wszystkim przyjemniejsze. Co prawda na trolling możemy złowić więcej ryb, a to z tego względu, że przeczesujemy w krótkim czasie bardzo duży obszar wody. Natomiast branie z ręki jest super sprawą i przede wszystkim wymaga dobrego rozpracowania miejscówki. Tak jak tutaj dryfujemy w tej chwili wzdłuż dosyć głębokiej ryndy, w której Sumy właśnie spędzają dnie, a wieczorem wychodzą na sąsiadującą płciznę, żeby polować na zbierającą się tam drobnicę. Czyli można powiedzieć, że z ręki brania są rzadsze, ale te ryby bardziej cieszą. Bynajmniej nie. Rozumiem. No to ja się dostosuję, ponieważ ja nie jestem jakimś tam wytrawnym sumiarzem, więc zdaję się na twoje doświadczenie i po prostu będę zgapiał od ciebie. To, co ty robisz, to będę robił i ja. Próbujemy. Warunki szansa, mamy dobre, powinno udać się złowić jakąś rybkę. W naszym programie mamy taki dział jak niezbędnik tropiciela. Chciałbym, żebyś mi teraz powiedział, co twoim zdaniem jest niezbędne ze sprzętu do połowu suma. Generalnie kryterium jest jedno. Musi być mega mocny sprzęt. To musi być sprzęt, który wytrzyma hol ryby 60, 80, 100 kg, bo nigdy takie nie wiadomo, pływają, co weźmie. Takie pływają, a generalnie nastawiamy się na takie ryby, czyli to musi być bardzo mocny sprzęt, począwszy od wędki, która musi mieć zapas mocy, kołowrotka czy też multiplikatora, który musi mieć odpowiedniej mocy hamulec, bardzo grubej i mocnej plecionki, wytrzymałości rzędu 50-100 kg. No i najważniejsze, naprawdę, wszelkiego rodzaju akcesoria, czyli krętliki, agrafki. Tutaj nie ma żadnych kompromisów, to są sprzęty praktycznie morskie, czyli nie do rozgięcia. Najwyższej klasy. Może nie najwyższej klasy, ale najmocniejsze, jakie można kupić. Jakie można. Tak. Krzysiek, powiedz, jaka jest różnica między zwykłym kołowrotkiem przy połowie suma, a kołowrotkiem typu multiplikator? Tak naprawdę to jest kwestia gustu. Można łowić kołowrotkiem stałoszpulowym, można łowić multiplikatorem, wszystko zależy od tego, kto co lubi po prostu. Tak, że one, te na przykład multiplikatory, są mocniejsze? Teoretycznie konstrukcja jest dużo bardziej wytrzymała, natomiast kołowrotki dedykowane do połowu suma są tak mocnymi konstrukcjami, że w niczym nie ustępują multiplikatorom. To jest kwestia gustu po prostu. Ja lubię akurat łowić na multiplikatory, gdzie dociskając jeszcze szpulę palcem mogę kontrolować to, co ryba robi, wysnuwając linkę. Rozumiem. Tylko i wyłącznie. Czyli jeżeli ktoś pewniej się czuje z kołowrotkiem klasycznym, można powiedzieć, to nie ma nic przeciwko, oczywiście, żeby łowił sobie takim kołowrotkiem. Żaden problem. Są naprawdę bardzo, bardzo mocne i za niewielkie pieniądze, stosunkowo niewielkie pieniądze do kupienia konstrukcji, które na pewno nas nie zawiodą. Tomek, musisz pamiętać o jednej rzeczy. Twój zestaw jest tak mocny, jak jego najsłabszy element, czyli najmocniejszy kołowrotek, najmocniejsza wędka, najgrubsza plecionka nie da nic, jeżeli zastosujesz za słabą agrafkę czy krętlik. I to jest bardzo cenna uwaga dla ludzi, którzy będą montować swoje zestawy sumowe.
dzisiejszym kąciku tropiciela omówiliśmy sobie już większość sprzętu potrzebnego do połowu sumów, w zasadzie niezbędnego, który przydaje nam się zarówno do łowienia z łodzi, jak i z brzegu. Ale właśnie, żeby na dużej rzece skutecznie łowić i dostawać się do wszystkich miejscówek, potrzebna nam jest też łódź, która jest bardzo stabilna i wygodna, ponieważ będziemy łowić duże ryby i musi być to bezpieczny środek pływający. Dobrze jest, jak zaopatrzona jest w dobry silnik, po to, żeby mieć zapas mocy taki, gdzie będziemy niejednokrotnie walczyć z nurtem i po to, żeby się komfortowo przemieszczać z miejscówki na miejscówkę. Bardzo przydatnym urządzeniem na łodzi w takich warunkach jest echosonda, dzięki której możemy odnaleźć wszystkie nierówności dna, rynny, blaty, górki, powalone drzewa. To wszystko są kryjówki ryb, przy których warto łowić. Pamiętać należy też o tym, że nasza łódź powinna być zaopatrzona w apteczkę, w kapok czy koło ratunkowe. Potrzebny jest też bosak, kaśnica. I kiedy już mamy połączone te wszystkie elementy, wtedy wiemy, że możemy bezpiecznie ruszać na ryby. Kosti! Jest ryba. Jest ryba. Patrz, nie wierzyłeś w tą wędkę. Wędka wydawała się bardzo delikatna, ale jednak. Ty, ale jakoś... I mocniej do góry próbuj. Czekaj. Ale przykleił się do dna jak gdyby. Próbuj pompować go delikatnie tak do góry. Tak, pomału rośnie. Jest delikatna, ale powinno się udać. Cztery palce do środka, kciuk na zewnątrz. No. I mamy rybkę już podebraną. Teraz... Patrzcie, się śmiał z mojej wędki. Teraz... Cztery paluszki do środka, kciuk na zewnątrz. Odłóż wędkę może, Dobra, poczekaj, a rękawiczkę sobie... W torbie gdzieś powinieneś znaleźć, albo tam z tyłu. O, jest, ja tylko tą jedną sobie ubiorę. No. Bo jednak ostre ma te, nie pazury, tylko zębiska, tareczka jest. O, a tu jest, już mamy go. Trzymasz go? Trzymaj, ja wezmę wędkę na luz. O. Jest to może jakiś mega stwór, ale na w miarę delikatnym zestawie. W zasadzie zestaw szczupakowy. Przyzwoita ryba. Nasz poszukiwany wziął na zestaw szczupakowy, na gumę. Nie łowiliśmy w trollingu, teraz tylko z ręki na spinning. Obszukiwaliśmy głębokie rynny, no i takie wziął tu ciężarek, nie jest dość duży, ponieważ sumy tak naprawdę jak żerują, to się unoszą w toni i ten wziął jakieś 2 metry nad dnem. W dzisiejszym programie Krzysiek opowiadał nam o tym, że nasz cały zestaw jest tak mocny jak jego najsłabszy punkt, najsłabsze ogniwo. Musimy mieć mocne kotwiczki, mocne krętliki, mocną plecionkę, mocne wędzisko, mocny kołowrotek. Musimy też pamiętać o tym, że te wszystkie elementy musimy połączyć mocnym węzłem. Dlatego dzisiaj w kąciku juniora pokażę Wam węzeł, który uważam, że jest jednym z najmocniejszych węzłów stosowanych w wędkarstwie. Mamy tutaj plecionkę i mamy krętlik. Musimy teraz te dwa elementy bardzo mocno połączyć węzłem. Nasz węzeł zaczynamy od tego, że plecionkę składamy sobie na pół. Powstaje nam ucho, pętla taka, które to ucho przekładamy przez oczko krętlika. W ten sposób. On sobie tu luźno lata. I teraz robimy węzeł, najzwyklejszy węzeł, tak zwany babski. O. W tym momencie powstaje nam za tym węzłem ucho, oczko.
właśnie przez to oczko przekładamy nasz krętlik. W ten sposób. I to wszystko zaciągamy. O, tak. Nasz węzeł jest gotowy. Jest to bardzo prosty, bardzo szybki do wykonania, a zarazem bardzo skuteczny i mocny węzeł. Krzysiu, powiedz mi taką rzecz, bo już powiedzieliśmy o sprzęcie, ale teraz chciałbym jeszcze wiedzieć, na co ty łowisz sumy? Generalnie łowię woblerami, czy to w trollingu, czy to z ręki. Mhm. Różne to są woblery rodzime naszych polskich producentów, to są rękodzieła też polskie. Woblery w większości głęboko schodzące do łowienia w dzień na głębokich miejscówkach. Albo też woblery płytko chodzące do łowienia wieczorem. Rozumiem. Na płciznach. Czyli kiedy sumy już wychodzą na żer. Wtedy, kiedy one żerują już aktywnie na płytkiej wodzie. Mhm. I to jest kwestia woblerów. Natomiast z powodzeniem można używać przynęt gumowych. Całkiem inaczej się to prezentuje oczywiście niż wobler, ale z powodzeniem można. Tylko trzeba zwrócić uwagę na bardzo mocne główki dźwigowe i haki. Bo widać, kotwice są mocarne. Kotwice i kółko łącznikowe można bez problemu kupić bardzo mocne, to już kupienie mocnej główki dźwigowej. No ja tutaj mam właśnie taką z porządnym, grubym hakiem, tak. Mocnym. To już takimi... No już można się pokusić taką główką o łowienie sumów. Natomiast no ja są one generalnie trudno dostępne. Tak, gruby, to już jest, to porządny, już jest gruby. Fajne, tak. Nawet dzisiaj miałem na to rybę, także tak. Sprawdzony, wytrzymuje. No. Natomiast w woblerach wszystkich, obojętnie kto tego woblera wyprodukuje, wymieniam kotwice i kółki. Zazwyczaj nawet przy tak dużych woblerach zdejmuję kotwicę brzuszną i daję tylko jedną na... Wystarczy. Nie lubię przypadków, kiedy ryba jedną kotwicę mi gdzieś tam w kąciku, a druga pamięta się koło oka i kaleczy niepotrzebnie trumnę. Jeżeli ryba zejdzie, trudno. To jest element zabawy. Wiemy już, czym łowić, wiemy już, na co łowić, nie wiemy tylko, gdzie i jak łowić. Krzysiek, czy ty nam to pokażesz? Zapraszam, wypływaj. Płyniemy. Ze stosunkowo płytkiej wody wpłynęliśmy na dziurę. Głęboką rynnę. Aha. To z lewej strony, z prawej strony mamy płciznę, na której na pewno trzyma się drobnica, także to jest bardzo fajne miejsce, w którym... Czyli będziemy na tym uskoku tutaj łowić. Tak, myślę, że na kancie, w tym najgłębszym miejscu spróbujemy. Tak, także... Drzewo chyba jakieś powalone tutaj. Być może ciężko to zinterpretować do końca, ale na pewno miejsce jest bardzo fajne. No to dobra, tutaj dostajemy i zaczynamy się łowić. Będziemy łowić ryby tutaj. Super. Warunki do łowienia w tej chwili mamy idealnie. Piękne, późne popołudnie w zasadzie już. Woda praktycznie stoi, nie płynie, nie? Tak. Zmienił się uciąg wody, uspokoiła się woda przede wszystkim. Ale powiedz mi, to bardziej jest dla nas wygodne, że ta woda nie płynie? Dla ryb jest to kompletnie bez różnicy, bo to w zasadzie dla nich niezauważalne. Natomiast dla nas w kwestii dryfu tylko i wyłącznie. W tej chwili ten dryf jest fajny, powolny. Można spokojnie i dokładnie przede wszystkim obłowić każdą miejscówkę. Nie musimy się spieszyć. Tak. Można bardzo precyzyjnie pukać po tym dnie. Fajnie, no, nawet jak nie mam brań, to mile spędzony dzień. Pogoda nam się udała w ogóle. Czy sumy nie lubią takiej pogody? Czy mają to głęboko? Sumy lubią każdą pogodę, nie ma znaczenia. Rozumiem. Powiem ci, Tomek, że generalnie, jeśli chodzi o pogodę, to najlepsza pogoda na ryby jest wtedy, kiedy możemy po prostu na nich być. Jasne. Czyli obojętnie, co się dzieje na zewnątrz, jeżeli możemy łapać ryby, wtedy jest okej. Czyli na ryby pogoda jest dobra albo bardzo dobra. Tak jest.
Jak czujesz, duży jest? Jest taka jak ryba, jak poprzednio rybka. Ja sobie tu już przygotuję. O, jest! Podobnej wielkości sumek, z tym, że tym razem na woblera. A, jest, mam go. Może wypniemy go. Wypniemy go. Widzisz, na mocniejszym zestawie hol trwał dwa razy krócej. Jest kolejny poszukiwany. O. Trochę waży. Podobny jest. Jest grubszy, jest podobnych rozmiarów, ale bardziej najedzony. Piękna ryba. Kawał zwierza. Teraz go uwolnimy. Niech płynie na swoje miejsce. Puszczaj palce. Jest wolny. Brawo. Brawo. Powiedz mi, Krzysiek, co spowodowało, że zrezygnowałeś w zasadzie z łowienia innych ryb i zająłeś się tylko sumami? Siła. Krótko zwięźli na temat siła tych ryb. I to, że pod nosem mam ich całkiem przyzwoitą populację, więc mogę je łowić w miarę regularnie i w miarę celowo. No ale przede wszystkim siła. Ja lubię łowić ryby bardzo mocne, z którymi muszę się posiłować. Aha. No i tak jak powiedziałem, bliskość domu. Jasne. Czyli po prostu lubisz sobie powalczyć. Tak jest. Ostro. Chyba każdy wędkarz. Takim jego marzeniem jest sobie spotkać się z tą naprawdę wielką rybą, tylko nie każdy się decyduje. Trzeba poświęcić sporo czasu, żeby tą rybę troszeczkę zrozumieć, żeby rozpracować miejscówki, bo od tego przede wszystkim zależy regularność łowienia. Jeżeli nie będziemy wiedzieli, gdzie sum przebywa w dzień, gdzie na noc wychodzi na żer, to łowienie będzie przypominało nam loterię. Natomiast w przypadku, kiedy te wszystkie tajemnice odgadniemy, możemy regularnie łowić ryby. Czyli dużo ludzi po prostu rezygnuje z takiego łowienia, bo to nie jest tak, że łowić sobie je tam za każdym razem, prawda? Nie. W momencie, kiedy dobrze rozpracujemy miejscówkę, można je łowić regularnie. Przy każdym wypłynięciu. Natomiast najgorsze, najbardziej czasochłonne jest poznawanie łowiska i na to trzeba poświęcić sporo czasu. A powiedz mi, jak wyholowujesz sumy, to często się zdarza, że one wymiotują jakimiś rybami, nie wiem, kaczkami, krowami, co one jest? Nie, zdarza się, że wymiotują. No, nie jest to częste, ale zdarza się tym bardziej, że jeżeli dzieje się to pod powierzchnią wody, jeżeli to, co zostanie wyplute, wypłynie na powierzchnię, to widzimy, generalnie opada na dno, więc tego nie widać. O wiele częściej widać wypuszczane powietrze przez suma w końcowej fazie holu, co oznacza, że można się spodziewać rychłego wyholowania ryby. Aha, że mu emocje opadają. Ty masz dwie wędki swoje, mocne. To może ja tą już odłożę? Tak, myślę, że tak zrobimy. Pożyczysz mi wędkę? Oczywiście. Bo ja czuję, że ja dzisiaj patrzę. Zestaw mocniejszy i spróbujemy zapolować. Popłyniemy na troszeczkę głębszą wodę, spróbujemy zapolować na większe okazje. Czuję moc. Czuję, że pacnę stwora dzisiaj. Próbujmy. Jedziemy. To miejsce, które w tej chwili obławiamy, jest o tyle fajne, że ta głęboka rynna, w której w tej chwili prowadzisz... No ja czuję, że tam otchłań jest strasznie. Tak, sąsiaduje bezpośrednio z wypłuceniem, na którym trzyma się bardzo dużo drobnicy, na którą z kolei wieczorami i nocą poluje sum. Natomiast... O, jest! Brawo! Jest, siedzi! Ale przywalił! Jest fajna ryba. Chyba dobrze, że się dałem namówić na mocniejszy
Na mocniejszy kij. Słuchajcie, na moim chyba już bym poległ. Czekaj, czekaj. Ale ty kurde, skręć tą linkę. Jest duży. Piękna ryba. Nie uczułem. Dawaj. Kurde. Poszedł. Niestety nie udało się. Kurde. Trudno. Nie tym razem. Ta ryba nie chciała się z wami pożegnać osobiście, ani zapozować. Za to my się pożegnamy, bo na nas już czas. Dzięki ci, Krzychu, za fajny dzień. Dziękuję również, zapraszam ponownie. Połowiliśmy ładnie. No i co, do zobaczenia w kolejnym odcinku Wędkarza na Tropie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.